Dobry wieczór Państwu. Każdego dnia dostaję bardzo wiele maili z pytaniami dotyczącymi diety. Mimo że dieta, którą zalecam w leczeniu chorób pasożytniczych i w leczeniu chorób pierwotniaczych i w leczeniu chorób grzybiczych, tak miernie nasilonych, nie jest dietą bardzo restrykcyjną i jest bardzo dokładnie tutaj opisana, tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Najczęściej pytania dotyczą mleka. Panie doktorze, czy na pewno nie można pić mleka? Czy na pewno każde mleko odpada? A może można pić mleko bezlaktozowe? A może można pić mleko owcze, kozie, borsuka, bobra? Nie, proszę Państwa, żadnego mleka zwierzęcego proszę w tym okresie, w okresie tego leczenia, czyli w okresie 56 dni, nie pić. Jedyne mleka, które można stosować, są to mleka roślinne, które nie są słodzone. Kolejne pytanie dotyczy zwykle cukru. Panie doktorze, czy na pewno nie można słodzić? A można słodzić syropem klonowym? A może można słodzić syropem z agawy? Nie można stosować tych cukrów. Unikamy sacharozy, unikamy syropu daktylowego, unikamy syropu klonowego, unikamy syropu z agawy. Jedyne słodziki, które można stosować, jest to stevia, która ma też działanie przeciwpasożytnicze, delikatne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Można stosować ksylitol fiński, czyli pochodzący z Finlandii, nie z Chin. I można stosować trehalozę, tagatozę i erytrol. Ale te ostatnie są dość rzadko spotykane, trudno dostępne i je trudniej dostać. Kolejne pytanie dotyczy tego, panie doktorze, jakie owoce są to owoce słodkie? To zależy od bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim to zależy od tego, skąd pochodzą te owoce, jaki jest stopień ich dojrzałości. Zależy też od tego, jak one są przechowywane. Generalnie za owoce słodkie uznajemy te owoce, które mają wysoki indeks glikemiczny i ewentualnie wysoką gęstość glikemiczną. Do tych owoców bez wątpienia zaliczają się dojrzałe banany, dojrzałe gruszki i dojrzałe winogrona.